Po kilku wyprawach rowerowych w różne zakątki Europy nadszedł czas na Włochy. W tym roku postanowiłem wyruszyć najdłuższą wyprawę rowerową z wszystkich, jakie dotychczas odbyłem. Wybrałem właśnie Półwysep Apeński z racji na przyjazne warunki atmosferyczne oraz na małą ilość granic do pokonania po drodze, co w obecnych czasach jest również dla mnie istotne. Niemal całe moje wakacje spędzę w Italii, dojeżdżając aż na samą Sycylię i wrócę na północ inną drogą, zwiedzając tym samym niemal cały kraj. Zapraszam na pierwszy odcinek z serii Rowerem z Polski do Włoch. No więc, dzień pierwszy. Mamy 30 maja 2021 roku. Jestem właśnie w miejscowości Nowe Hechło. Tutaj zaczynam moją podróż rowerową, moją wielką podróż rowerową. Największą z wszystkich, jakie się odbyły. Co tu dużo mówić? Tym razem mam zamiar dojechać rowerem do Włoch. Trasa właściwie 3-miesięczna. Ile to wyjdzie dokładnie kilometrów, sam jeszcze nie wiem, bo zależy to od tego, jakie miejsca odwiedzę, a jakie nie. Ale generalnie plan jest bardzo ambitny. Jest końcówka maja, a zamierzam wrócić gdzieś z końcem sierpnia tutaj do domu. Więc ta podróż będzie naprawdę bardzo długa. Właściwie całe lato spędzę na rowerze. Ale to właśnie będzie pierwsza taka prawdziwa, długa wyprawa, taka z prawdziwego zdarzenia. Te wcześniejsze wyprawy trwały maksymalnie miesiąc, a tutaj już 3 miesiące, no to już będzie coś o wiele bardziej wymagającego niż taka wyprawa, którą robiłem rok temu na przykład dookoła Polski. Zaczynam właściwie ten pierwszy odcinek w tym samym miejscu, w którym zaczynałem pierwszy odcinek z wyprawy rowerowej dookoła Polski. Jestem w tym samym miejscu dokładnie, z tym, że jak widać jestem sam. Większość razy będę jechał sam. Potem dołączy się do mnie we Włoszech Adam, dołączy się do mnie Tomek. Być może to tak wyjdzie, że połowę trasy przejadę sam, a połowę trasy właśnie przejadę z kimś, bo będą się do mnie dołączać, będą przylatywać samolotami i wracać samolotami. I mamy to wszystko tak zgrane, że spotkamy się w konkretnych miejscach, w konkretnym czasie. Muszę tam tylko po prostu dojechać, więc wszystko zależy teraz ode mnie. No i cóż, dzisiaj, dzień pierwszy, kieruję się w stronę granicy z Czechami. Tutaj stąd mam do granicy z Czechami jakieś 80 km. Ruszam przed siebie i lecimy rowerem do Włoch. Zaczynam dzień, kiedy właściwie jest bardzo deszczowa aura i teraz właśnie przejeżdżam przez takimi tyłami Raciągowa, można powiedzieć. I jak widać, tutaj nawierzchnia jest naprawdę nieciekawa, jest dużo błota. No i co, no i padało dzisiaj, wczoraj w nocy padało, więc będzie to błoto, no niestety. Dziesiąty kilometr i pierwsza przerwa. Pierwsza przerwa, już starczy, już w ogóle Maciek wracaj do domu, to już jest przesada i nam można jechać. Jeszcze, no, dopiero teraz Raciągowa to jechałem tak naprawdę. I tutaj spotkałem się z Tomkiem, żeby mu przekazać koszulkę. Koszulkę rowerem przez Europę, która została przygotowana specjalnie na tą taka wyprawę. Z takim fajnym napisem. No i właśnie z logiem właśnie takim rowerem przez Europę, który został właściwie niedawno stworzony. No i co, Tomek nie jedzie ze mną teraz, dołączy do mnie na Sycylii w lipcu, 8 lipca. Czyli za miesiąc ponad, 39 dni dokładnie, dzisiaj kupowałem bilety, także no, mam wszystko ogarnięte. Więc odcinki z Tomkiem pojawią się pewnie za kilka miesięcy, ale myślę, że będzie wtedy na pewno bardzo ciekawie. Będą właściwie 2 tygodnie na Sycylii razem z Tomkiem
i właśnie przyleci sobie samolotem i wróci samolotem, a ja potem będę jechał już na północ od Sycylii, nie? No, ja ogólnie podziwiam Maćka, bo jak ja dzisiaj widzę dzisiejszą na przykład pogodę, to jak na przykład przejechałbym te 10 km, już bym wracał do domu, bym powiedział, a pierdolę to. No dzisiaj pogoda jest naprawdę bardzo nieciekawa, no ale właśnie jak się spotkamy w Sycylii, to wtedy będzie 30 stopni upał i na pewno będzie gorąco właściwie. Zdecydowanie lepiej. No, no i dużo teraz... ciekawego będzie tam do zobaczenia, jest ogólnie. No będzie dużo ciekawych miejsc. No a teraz te pierwsze dni to właściwie będzie, przede wszystkim pogoda będzie nieciekawa. No ale to jest wyzwanie do pokonania tak naprawdę. To jest tak jak mówiliśmy, było podobnie jeśli chodzi, na przykład temperatury nocne pewnie będą podobne do tego jak byliśmy w Bieszczadach na początku, przynajmniej teraz może. No, teraz potem, będzie bardzo zimno. Potem możesz mieć trochę jeszcze chłodniej, ale myślę, że wszystko do przeżycia, jak jesteś przygotowany to. Dokładnie. To co, widzimy się na Sycylii. Widzimy się za 39 dni. Za 39 dni. Przemierzam sobie metropolię śląską. Teraz jadę przez Rudę Śląską i muszę powiedzieć, że w Rudzie Śląskiej mają naprawdę fajne ścieżki rowerowe. Szczerze mówiąc, mieszkam niedaleko, ale rzadko tutaj bywam, bo w sumie nie mam po co. I nawet nie wiedziałem, że mają takie fajne ścieżki rowerowe, więc spoko. No i cóż, właściwie całą tą aglomerację przejadę głównie jadąc przez Rudę Śląską, bo Ruda Śląska to jest ogólnie takie jedno długie miasto. Taki zlepek w sumie dzielnic i tak naprawdę nie wiadomo gdzie jest nawet centrum. Potem już wyjadę gdzieś tam za okolicach Mikołowa, Orzesza i będę jechał fajnymi leśnymi terenami w stronę Wor. Więc skończą się te miejskie krajobrazy i będzie troszkę więcej przyrody.
Za mną już 35 km. Jestem w Mikołowie, przede mną Orzesze, później Wory i potem chyba już będę w Jastrzębiu. W Jastrzębiu już jest właściwie granica z Czechami i tam mniej więcej w tych okolicach przekroczę granicę. Ale zrobię to jutro rano, rozłożę się z namiotem gdzieś dosłownie przy granicy i tam raczej spędzę noc. Taki mam plan. Generalnie wyjechałem dzisiaj bardzo późno, bo właściwie o godzinie 14 dopiero. Miałem plan wyjechać o rano, o 8, o 9. Ale nie wyrobiłem się z pakowaniem, tak naprawdę pakowałem się dzisiaj. No i cóż, wyjechałem po południu, więc stwierdziłem, że przynajmniej dojadę do granicy z Czechami i na następne 3 dni zostawiam sobie przejazd przez Czechy i dojazd do Wiednia. Chciałbym właśnie 4 dnia dojechać do Wiednia. Jeśli chodzi o mój rower, którym jadę na tą wyprawę, jest to ten sam rower, na którym jechałem na wszystkie wyprawy. Zmieniło się kilka rzeczy. Mam na przykład nowe hamulce i nowe tarcze, to jest tarcza 203. Wcześniej miałem tarczę 160, więc różnica jest znaczna. Jest to tyle istotne, że jak będę jechał przez Alpy i ogólnie przez góry, to podczas zjazdów no, te hamulce po prostu bardzo szybko się zużywają. Tym bardziej, że rower waży swoje i ja ważę swoje, a zjazdy będą naprawdę strome. Zresztą podjazdy też. Po prostu wrzuciliśmy do tego roweru największe możliwe tarcze po to, żeby te klocki mi się nie zużyły na pierwszym zjeździe. Chociaż pewnie i tak będę musiał wymienić klocki gdzieś w połowie wyprawy, mi się wydaje. No ale zobaczymy, jak to będzie. Zapas mam, zapasowy mam. Mam również zapasowy łańcuch. Oprócz hamulców mam również nowy amortyzator. Oprócz tego mam tutaj właśnie, do tego amortyzatora mam właśnie tutaj blokatę na kierownicy. Mogę sobie go blokować w czasie jazdy, to jest bardzo fajna sprawa. No i zmienił mi się tutaj również kokpit na kierownicy, to kupiłem sobie takie przedłużenie kierownicy. Tutaj mam licznik też jest w sumie nowy, lampkę i kamerkę GoPro. Więc podczas tej wyprawy większość ujęć właśnie będzie nagrana z kierownicy. Dlatego też te ujęcia może nie będą idealne, bo często właśnie drogi są nierówne i przez to potem te ujęcia są niezbyt stabilne. A tak poza tym, no to sakwy mam właściwie te same, które miałem na poprzednich wyprawach. Więc tutaj się niewiele zmieniło. Chyba mam nawet więcej rzeczy niż poprzednio, ale w sumie szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem, ile ten cały rower waży i szczerze mówiąc chyba nawet nie chcę wiedzieć. Dla swojego zdrowia psychicznego chyba lepiej nie wiedzieć, ile on nawet waży, ale na pewno jest to sporo. Zresztą też zależy od tego, ile mam jedzenia. Teraz mam dużo jedzenia, bo się obkupiłem przed wyjazdem, żeby przynajmniej w tym pierwszy, drugi dzień nie stawać na zakupy. I mam sporo jedzonka, więc przez to też ten rower jest dociążony. Krótka przerwa na kanapkę i lecę dalej, bo dzień się powoli kończy, a ja chciałbym dojechać do granicy z Czechami.
Dobrze, jestem kawałek przed Żorami. Za chwilę wjadę do Żor, a teraz jadę właśnie przez taki fajny las. Tu są takie stawy. Na szczęście jeszcze jest taka pora roku, że jeszcze nie ma dużo komarów. Coś tutaj lata, ale jeszcze tak nie gryzą jak normalnie, więc w sumie to dla mnie to jest dobrze, ponieważ będę spał w sumie teraz, dzisiaj w lesie, tylko że gdzieś bliżej, blisko granicy. I właśnie to jest spoko, że nie będę miał takich problemów z komarami, jakbym miał normalnie. Tutaj w tej okolicy, gdzieś na tych stawach znajduje się sławna chatka Shreka. Jest to tutaj takie wyzwanie, żeby właśnie w tym lesie znaleźć tą chatkę Shreka. Tak naprawdę jest to taka drewniana chatka na stawie. No i niby to wygląda jak chatka Shreka na bagnach. No i faktycznie może coś w tym jest, bo te bagna tutaj, a raczej stawy po prostu nadają takiego klimatu, jakbyśmy byli na jakimś tam, jakbyśmy byli na tym sławnym bagnie Shreka. Ja nie będę się podejmował szukania tej chatki teraz. Ale jest ona już właśnie w tej okolicy, przez którą przejeżdżam. Przypuszczam, że nie byłaby wcale taka trudna do znalezienia, bo już wiele osób tam było. Jest zlokalizowana nawet na mapce. No i to jest taki też popularny punkt, że jak ktoś tutaj jedzie przez te okolice, to właśnie tej chatki Shreka. No cóż, a ja śmigam dalej. Przede mną Żory, Jastrzębie. Coś czuję, że dzisiaj pokręcę gdzieś tak do 22, może nawet jeszcze troszkę później. Wyjechałem późno, robiłem w sumie dużo przerw. I cóż, i nie śpieszę się tego pierwszego dnia. Na spokojnie, trzeba się wdrożyć i rozgrzać mięśnie. No dobrze, a więc jestem w Zebrzydowicach, dosłownie 3 km od granicy z Czechami i znalazłem fajne miejsce do spania tuż przy takim stawie, czy nawet jeziorku, bo w sumie to jest nawet dosyć spore. Znalazłem taką fajną wiatę właśnie tutaj do spania. No i właściwie jestem na jakimś szlaku rowerowym nawet, z tego co tutaj widzę, bo są znaki, że na przykład to do Ustronia jest 40 km, więc oznacza to, że to jest jakiś szlak rowerowy tutaj. No i cóż, kończę na dzisiaj. Przejechane 80 km, nie ma źle, biorąc pod uwagę, że wyjechałem po 14 grubo, czy nawet jeszcze troszkę później, no to ten wynik jest całkiem optymalny. Dojechałem właściwie tam, gdzie chciałem to jechać, więc jestem zadowolony. Padało właściwie tylko na początku przez chwilę, tak to przez cały dzień właściwie miałem pogodę całkiem ok. Z temperaturą jest tylko trochę niewesoło, bo jak widać jest dosyć zimno i jest około 8 stopni. Przypuszczam, że całkiem w nocy będzie jeszcze zimniej. Za chwilę mamy czerwiec, ale jednak temperatury w nocy i zresztą w dzień też są jeszcze mocno wiosenne. Nie mogę się doczekać, aż to jadę po prostu już do Włoch. Przejadę przez Alpy, bo tam już będzie 20 parę, jak nie 30 nawet stopni w połowie czerwca, więc tam już będzie przyjemnie. Patrzcie w ogóle, jak ten rower mój jest upieprzony. Przejeżdżałem ci przez błota w kilku miejscach właściwie. No i cóż, rower, który przed wyprawą właśnie miałem
totalnie czysty łańcuch miałem, wręcz prawie jak nowy, tak był wyczyszczony. No teraz już po pierwszym dniu, po 80 km jest cały upieprzony w błocie. Tutaj to nawet grubszą warstwę uzbierałem tego błota. No nic, tak to bywa, jak się jedzie w takich warunkach, po takiej nawierzchni. Kończę na dzisiaj, idę spać. Jutro przekraczam granicę z Czechami. No i co? Jadę na południe. Chyba jeszcze do mnie nie dochodzi świadomość tego, czego się podejmuje. Może to i lepiej. Dobranoc. No, a więc pierwsza granica podczas mojej wyprawy przede mną.